chodzi, panie sułku, prawda? Radzę sobie nie najgorzej. Piła trochę tempa. A mimo wszystko przerżnął pan już niezliczoną ilość desek, prawda? Na razie wszystko rżnę przez pół. A potem, panie sułku? Potem na wymiar. Następnie zrobię felc. Jaki felc? Deska musi wejść w drugą deskę. Do tego potrzebny jest felc. Żeby wszystko pasowało jak należy, prawda? Tak. Porżnął pan stół i wszystkie krzesła w całym mieszkaniu. Żaden dosłownie kawałek drewna nie może się panu oprzeć. Drewno to piękny materiał. My, stolarze, wiemy o tym najlepiej. A my, narzeczone stolarzy, kochamy naszych narzeczonych tak, jak oni swoją pracę i swój materiał. Znaczy drewno, tak? Właśnie to miałam na myśli, panie sułku jedyny. Cio. Oj, pani Elizo, widzę, że kocha mnie pani nad życie. Oj, tak. Jeżeli kocha mnie pani tak, jak ja kocham moją pracę, to znaczy, że kocha mnie pani nad życie. Zgadł pan. Kocham pana, panie sułku, z całych sił. Cio. 1,60 na 43. Wycięcie na 20. O tak, tak będzie najlepiej. A co pan tam wymierza? Wyliczam wymiary. Zastanawiam się, czy słusznie postępuję. Ach, na pewno, jak zwykle. Ma pan rację. A co to ma być? Niespodzianka. Dla mnie? A dla kogo? Nikogo więcej tu nie ma. A więc robi pan dla mnie niespodziankę. Boże, jak ja pana kocham. A czy to będzie jakiś prezent? Cio. Niespodzianka to niespodzianka. Nie pisnę ani słówka. Niech pani się wyprostuje. Tak. Tak, 1,60 m w zupełności wystarczy. Uh-huh. I 20 na 20, tak jak przypuszczałem. Dno ze sklejki, a za to przód z płyty wiórowej. Boki zrobię z deski sosnowej. Wiem, co to będzie, panie sułku. Cio, nie domyśli się pani i tak. Po co ta ciekawość? Niedługo skończę robotę. Ja i tak już wiem, co to ma być. Niech pani mi nie przeszkadza w robocie. To będzie ogromne pudło. Skąd pani wie? Widzę przecież, że zbija pan ogromne pudło. Pudło na kapelusze, prawda? Hej, pudło na kapelusze. Ogromne pudło na kapelusze. Rozśmiesza to pana, prawda? O rany, opanować się nie mogę. Ona myślała, że ja po to rozbijam szafę, przepiłowuję wszystkie krzesła i niszczę stół, żeby zrobić dla niej jakieś głupie pudło na kapelusze. Niech mnie pani nie rozśmiesza. Cicho, W każdym razie to, co pan robi, wyglądem przypomina ogromne pudło. Na to musi się pan zgodzić, panie sułku jedyny. Cicho. Trumla to też dla pani duże pudło, tak? Ach, tak. I używałaby jej pani na kapelusze, tak? Wiem, panie sułku. Przejrzałam pana zamiary. Obrzucimy to potem lakierem nitro. Teraz jestem pewna, że robi pan dla mnie trumnę. Tylko wielkość otworu mnie niepokoi. Wejdzie czy nie wejdzie? Wypróbujemy potem. Zgadłam. Ewentualnie poszerzy się go trochę. Co? Co pani mówiła? Zgadłam, że robi pan dla mnie trumnę. Niezła myśl. Nie robię dla pani trumny. Słowo nie. Honoru, nie przyszło mi to do głowy. A szkoda, prawda? Tak. Teraz żałuję. Jest jednak za późno na żale. Robię dla pani coś zupełnie innego, pani Elizo. Panie sułku. Co? Wie pan, nieważne, co pan robi. Ważne jest, że robi pan to dla mnie. Nie wiem, co to będzie i nie będę już zgadywać. Kocham pana za trud, który pan podjął dla mnie. Cicho. Zazdroszczę pani. Sam chciałbym się zakochać w kimś takim jak ja. Często ostatnio myślę o sobie z niekłamaną sympatią. Do zakochania, jak to mówią, jeden krok, prawda, panie sułku? Znacznie bliżej. Zmieńmy jednak temat, to są moje osobiste sprawy. Niech pani przytrzyma. Zaraz zacznę dobijać przód, a wtedy musi pani wejść do środka. Więc jednak to jest trumna? Z otworem 20 na 20 na poziomie głowy, tak?
Poza tym to ma stać, a nie leżeć. I to będzie stało na balkonie. A ja w tym, prawda? Przez calutką zimę. Bo to jest karmnik dla pani na zimę, panie Elizo. Słowo honoru. Przez otwór będę podawał pani pożywienie 3 razy dziennie. Boże, a więc na zimę stanę się ptakiem. Tak, panie Elizo. Nie dam pani zginąć w najgorsze mrozy. Och, jaki pan miły i kochający. Cio, tak. Rzeczywiście, kocham ptaki. Tylko przez pierwszych kilka dni karmnik funkcjonował należycie. Potem uparty gajowy Marucha nieustannie zapychał otwór sianem, obierkami i okruchami kurpiowskiego sękacza. Jacek Janczarski, Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski, który lubi ptaki. Spotkania z panem Sułkiem, ta audycja z 1974 roku.